Lato w pełni, wakacje, ale w gminie wakacji nie ma. Realizujemy wcześniej zaplanowane inwestycje drogowe tym razem. Jesteśmy w czosnówce na osiedlu. Wykonaliśmy tutaj dużą robotę, zadanie pod tytułem Budowa drogi. Na ulicy Jodłowej, spełnionych marzeń, Grabowa. To jest odcinek, kilometr, około kilometra, wodno-kolonizacyjną. Zadanie za 3 miliony 200 tysięcy złotych. Droga, która. Jest jakby drogą wyprowadzającą cały ruch z osiedla do drogi powiatowej. Mieszkańcy naprawdę czekali tu jakiś czas na tą inwestycję. No i teraz pełnia szczęści, szczęścia. Kojarzone to jest ze spełnionymi marzeniami, tak jak z ulicą. Te zadania inwestycyjne były możliwe, po pozyskaniu określonych środków z Polskiego Ładu, wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Otrzymaliśmy ogółem na budowę dróg gminnych z Polskiego Ładu 5,5 miliona złotych, ale po przetargu, niestety, koszty budowy kilometra dróg się zwiększyły do 8,5 miliona i trzeba było dołożyć z własnych środków brakującą kwotę. Ale rada gminy dołożyła brakujące pieniążki i stąd teraz jest efekt. 5,5 miliona z polskiego Ładu, nazwijmy drugie 4 miliony z własnych środków, 9 milionów. A jak już mówimy o takich milionach, to chcę powiedzieć że na inwestycje w tym roku zaplanowaliśmy 30 milionów złotych. 30 milionów, i są to inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne i kuboturowe, docieplenie świetlic. 30 milionów. Tu jest przy czym robić i co robić. Tu wspomniałeś, panie wójcie, że y, po prostu te drogi powstały, żeby zebrać ruch osiedlowy i wyprowadzić go na bardziej e, szersze drogi, ale również dzięki tym inwestycjom, tym Ponad kilometrowi asfaltu, który tu powstał na tych trzech ulicach, to również aktywizacja działek budowlanych, które jeszcze są niewykorzystane, a dzięki tym inwestycjom do tych działek będzie łatwiej, łatwiejszy dojazd. Zdecydowanie tak, i jakbyśmy tak chcieli rozważać yy, głębiej cały problem, to trzeba powiedzieć, że ta droga będzie drogą tak, jakby objazdową za moment, ponieważ wkraczamy w przebudowę drogi powiatowej, która biegnie od granic miasta w kierunku torów kolejowych Piszczaca. Zadanie kolejne za 25 milionów złotych, przybudowa gruntowa, gr konkretna, poszerzenie jezdni, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne, kładka na, na, na rzeczce, to 25 milionów, droga powiatowa, ale z udziałem środków finansowych gminy, my też koło 5 milionów środków wykładamy ponieważ udało się zdobyć pieniądze też zewnętrzne, 16 milionów, ale wkład własny został podzielony między powiat, czyli starostwo powiatowe i gminę. Droga powiatowa, ale mieszkańcy gminy. W związku z tym, Wspólne zadanie, i ja z tego się bardzo cieszę, że udaje nam się dobrze współpracować ze starostwem, z panem starostą, ja naprawdę się cieszę, że dochodzi do takich wielkich inwestycji w naszej gminie. To jest nie pierwsze zadanie, droga przybudowa drogi w Czosnówce, bo w kierunku grabanów rokitno kolejna droga, w kierunku Cicibur leśna, terebela leśna, także naprawdę ta Współpraca jaźwiny. jaźwiny, tak. Ta współpraca jest super.